Witam Państwa bardzo serdecznie. Paweł zaakcentował sukcesy, czy te elementy, które rzeczywiście mogą mnie, jak niektórzy z Państwa mogą kojarzyć te, te efekty, które są efektem dużej pracy. Wydaje mi się, że jednak ja bym zaakcentował te porażki, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, czy do aktualnego momentu, momentu, w którym jestem. Te porażki, które są ukryte, ciche, które, o których może się nie chwalimy, ale długoterminowo moim zdaniem są bardzo istotnym elementem, który nas doprowadza do aktualnego momentu. Bądź też na, dzięki niemu wchodzimy na poziom wyżej. A, okej, okay, tutaj dobra, przepraszam. Rzeczy, rzeczywiście, część z Państwa może kojarzyć, że w zeszłym roku udało mi się być najlepszym analitykiem technicznym w 2017 roku. To jest dla mnie spore wyróżnienie, spory sukces. Przy czym ten sukces nie udział się z niczego. Mogę państwu powiedzieć, że jeden z moich pracowników, którego zatrudniałem po relatywnie szybko po zatrudnieniu wygrał tego byka. Drugi pracownik, który, z którym też miałem przyjemność współpracować, którego zatrudniałem, zajął drugie miejsce w roku, w którym go zatrudniłem. Także po pewnym czasie akurat koledzy poszli dalej, zostałem poproszony o to, aby też spróbować swoich sił w tej rywalizacji, i na początku nie chciałem. Trochę się bałem, poprzeczka była wysoko postawiona, to 12 typów wymagających. Jednak trochę szczęścia, trochę doświadczenia, trochę porażek, które poniosłem na przestrzeni ostatnich 20 lat inwestowania, spowodowały, że udało mi się dojść czy osiągnąć tę nagrodę. Przy czym Póki co jeszcze jest aktualnym najlepszym technikiem, ale też pamiętam o tym, że w październiku 2018 roku dają spółkę, która spadła blisko 23% i do tej pory oni o pamiętam. I w, prawdopodobnie wyraźnie utrudniła mi drogę do obrony tytułu, ale jeszcze rok się nie skończył, także jeszcze dużo nie jest stracone, ale wydaje mi się, że sukces to są przepracowane porażki i o tych porażkach postaram się więcej zaakcentować. Być może trochę o sukcesach, które wiązały się z tymi porażkami, ale moim zdaniem, żyjemy w czasach, gdzie niedowartościowywane są właśnie porażki. Oczywiście, ja będę mówił o swoich prywatnych przemyśleniach, będę mówił o sub subiektywnie o kwestiach, na które oczywiście Państwo mogą mieć inne zdanie. I ja się z tym zgadzam. Ktoś może powiedzieć, że mówię truizmy, że głupio mówię. Może mieć rację, ale jeżeli ktoś z Państwa rzeczywiście weźmie pod uwagę kwestie, które poruszę, będzie mi niezmiernie miło. I teraz, 2017 rok i rzeczywiście 53% budzi, budzi respekt, ktoś może powiedzieć, że na takim rynku tak się wróży, to jest spory wyczyn. To może być to racja. Z drugiej strony, ja akurat widzę, że są elementy, które jeszcze mogę poprawić, dopracować i cieszyłbym się, gdyby koleżanka i koledzy w tej rywalizacji techników osiągali wyższe stopy zwrotu, bo to by oznaczało, że rynek jest bardziej konkurencyjny, są lepsi analitycy, a może i przede wszystkim koniunktura jest lepsza. To, co bym chciał zaakcentować, to moje subiektywne prawdy. W, w skrócie to są wybrane prawdy, nie wszystkie, ale to, co jest chyba istotne, to będę starał się je ubarwić z moimi prywatnymi przemyśleniami czy kwestiami, które wpłynęły na wypracowanie takiego, a nie innego podejścia. Może to brzmi przewrotnie, ale uważam, moja żona się śmieje i znajomi, że moje podejście jest trochę dziwne w tym sensie, że Sukces, co mnie spotyka, to jest sukcesem w, w krótkim, średnim czy w dłuższym terminie. Co to oznacza? Przykładowo, miałem takie, takie zdarzenie, że byłem relatywnie dobrym uczniem, ale na maturze miałem z jednego przedmiotu poprawkę. Ta poprawka mnie mocno, na mnie mocno wpłynęła, zdałem ją, ale na studia poszedłem dwa lata później. W międzyczasie byłem w szkole policjalnej, gdzie uczyłem się na przykład takiego przedmiotu jak technika biurowa. To to jest technika biurowa? Uczyłem się pisać na maszynie, na maszynie i moim, moją ambicją w tamtym czasie było zdać kurs maszynopisania, to znaczy pisać chyba więcej niż 150 czy 160 znaków na minutę z, i błędów mniej niż 0,5%. I myślałem, że będę dorabiał jako maszyno Pista, jeżeli dobrze mówię, w każdym razie na maszynopisaniu i wdrażałem się w to maszynopisanie, do tej pory mam tą umiejętność, że piszę wzrokowo. Także w tamtym momencie tak to przepracowałem, chociaż będąc na, w tej szkole policjalnej, to już byłem relatywnie, już dojrzałem osobą, ale ciągnęło mnie do giełdy i brałem kilka razy no, kilka razy. Raz udział w Olimpiadzie Ekonomicznej. Jeden etap przeszedłem, drugi etap przeszedłem. Przez moment byłem, jest etap pisemny i ustny i po etapie pisemnym byłem laureatem, czyli byłem w pierwszej 30, nawet w pierwszej dziesiątce, dobrze pamiętam, ale jednak spaliłem się na etapie ustnym i jestem finalistą. No, ale pośród 11 tysięcy osób byłem w pierwszej setce, także wydaje się, że dobrze. Szukałem swojego miejsca dzięki temu, że w udział w tej olimpiadzie. Później miałem wstęp na studia bez egzaminów. Także ktoś by powiedział, że po maturze to no, może jednak warto w innym kierunku pójść, ale ja stwierdziłem dobra, to jest, widzę siebie na rynku kapitałowym, no to pewnie na ekonomię, pewnie licencja maklera. Przy czym na tego maklera zdawałem trzy razy, także to nie jest tak, że od razu. Ale mam licencję maklera to na początku miało kariery moje zawodowej miało znaczenie, teraz pewnie trochę mniej. Inny przykład, kiedyś miałem wystąpienia publiczne, czy też wywiady w tvn i one były. Miałem dużo etapów, dużo elementów do przepracowania. Z kartką podziwiłem się setka, czyli wystąpienie, które powinno trwać około 10-15 sekund. To nagranie było może z 4 czy 5. Teraz relatywnie często w lepiej gorzej, ale dalej występuje, zapraszają mnie, zastanawiam się, co mogę jeszcze lepiej przepracować. Także w krótkim terminie ta matura czy to ten TVN, który wypadł słabo za pierwszym razem, to był 2007 rok czy 2008 wistula, to często sobie od czasu do czasu włączam i myślę, dobra, to było tak, teraz jest tak, a co jeszcze mogę poprawić? Widzę kilka elementów i dlatego też zachęcam Państwa do brania pod uwagę, że coś mogło pójść nie tak, ale być może to jest ten właśnie moment, że jeżeli coś Państwo zmienią o trochę, to w przyszłości wykorzystałem Państwo i sukces może być niewspółmierny. Czyli moje podejście, porażki są po to, żebyśmy się czegoś nauczyli czy, albo żebyśmy coś zmienili. Oczywiście to jest, one się mogą powtarzać, ponieważ coś, czegoś być może nie przepracowaliśmy. Akurat tutaj ja przez 10 lat próbowałem poprawić, biegam. Znaczy, inaczej, mówiłem, że biegam i przez 10 lat poprawiałem życiówkę, czyli 7 lat dokładnie i nie mogę jej, jej poprawić. Relatywnie by, by jestem takim, powiedzmy, zaawansowanym amatorem. To, a zaawansowanym amatorem to mniej więcej 10 km przebiegałem w, w 2010 roku, 43-38, dobrze pamiętam. I przez 7 lat nie mogłem tej życiówki poprawiać, poprawić, ale często było pytania, jak ci idzie? No oczywiście trenuję, ćwiczę itd. Tak dalej, tak dalej. Hmm, przy czym po 7 latach śledziłem, czy po 6, no może coś jednak albo przestanę biegać, albo przestanę mówić, że próbuję się poprawić, bo może 7 na to już trochę długo. E, I. E, Tutaj są zimowe biegi górskie w Falenicy. Jeżeli ktoś z Państwa biega, to, to będzie kojarzył. Ja akurat miałem te, te specyfikę tego biegu, że to jest od początku stycznia albo końca grudnia do, do marca są biegi. Trzy okrążenia. Jedno okrążenie ma trz, mniej więcej 3 km 3 300. 9 albo 8 w, 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 wzniesień, czyli podbieganie pod górkę i zbieganie. Jeżeli ktoś z Państwa wbiega o podschodach, to to może kojarzyć, a ja tutaj jest na dużym tempie i takie trzy kółka koledzy mi opowiadali, że to jest fajny bieg, bo raz wystartowałem pierwsze kółko, nie to nie dla mnie, schodzę z trasy no ale dobra spróbuję jeszcze przeszłapać, drugie kółko nie to nie dla mnie, schodzę z trasy, to nie no to w ogóle to ja muszę po płaskim biegam trzecie kółko, jest moc, dobra wyprzedzam i generalnie to co Mogę powiedzieć, to generalnie nie lubię rywalizacji. Boję się jej, bo boję się trochę porażki, ale z drugiej strony lubię wyprzedzać, lubię jak są emocje, lubię jak jest szybko wynik. Jest dobrze, to, to jest dobrze. Jest źle, to coś muszę zmienić, idę dalej. To, to był pamiętny bieg, bo na tym biegu, na tej trasie, ja wtedy ważyłem załóżmy, że około 90 kg. leżałem trzy razy. Trzy razy leżałem, trzy razy się podnosiłem. Ale to były dość bolesne upadki. Warto też może dodać, że temperatura minus 20 było wtedy, to tamten moment był moim, czy tamten bieg był moim najgorszym biegiem, ale później było tylko lepiej w, w, w roku, w którym właśnie startowałem w tych zimowych biegach górskich, chyba cztery starty czy 5, cztery mierzone cztery mierzone, to poprawiłem życiówkę o 3 minuty, ponad, czy blisko 3 minuty. Co to oznacza? Że zbliżyłem się do 400 minut, to mniej co oznacza, patrząc po statystykach, to tak jakby osoba poprawiła swoje dochody z 5 do 10 tysięcy, czyli bardzo mocno się przesunąłem, jeżeli chodzi o poziom wytrenowania, poziom wytrenowania i porównanie z innymi biegaczami. I, przepraszam... To jest pilotem i ten, ta poprawa była istotna. Także w, wydaje się, że warto nie bać się tych porażek, warto próbować. Tam miałem to hasło szczęście z przygotowanym. Tylko, żeby być przygotowanym, trzeba ćwiczyć, trzeba trenować. Najpierw trening później start. Po tak mocnym roku stwierdziłem, dobra, to teraz zawsze celowałem, żeby maraton pobiec mocno. Stwierdziłem, że być może spróbuję, już jestem blisko, patrząc po kalkulatorze, nawet bardzo blisko, żeby pokonać maraton później po 3 godzin. Niestety mniej treningu, różne wyzwania, yy, zmiany w, jeżeli chodzi o rodzinę spowodowało, że ten maraton startowałem yy, w maratonie berlińskim. Miałem o tyle szczęście, że tam jest więcej chętnych niż, niż miejsc. Zostałem wylosowany i yy, yy, wystartowałem w tym maratonie. Zrobiłem wynik trochę poniżej 4 godzin. Z jednej strony jest to, jest to porażka, no bo jednak celowałem w, w ten czas, żeby był poniżej 3 godzin. Yy, z drugiej strony biorąc pod uwagę przygotowania i starty relatywnie z marszu, Wychodzę z założenia, że jest i sukces, i porażka, przy czym to nie ma znaczenia. W tym sensie, że jak będę miał 80 lat, to, to już tego nie będę pamiętał. Ważne, co będzie w tym roku, co będzie w przyszłym roku, czy w przyszłym roku, w 2019 roku, jakie jaki będzie moje dalej podejście. Często osoby, które mają, są w podeszłym wieku, mają dużo doświadczenia, są pytane, czego co by zmieniło albo czego żałują? To najczęściej żałują, że czegoś nie zrobiły, niż że coś zrobiły. Także yy, moje podejście jest takie, żeby yy, 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 może czasami ryzykować, może czasami stwierdzić, spróbować czegoś nowego, może przyjść na Jesa, yy, spróbować pokazać trochę siebie z innej strony, ale z drugiej strony to Mam nadzieję, że chociaż w pewnym stopniu Państwa zachęcę do przejrzenia czy przemyślenia swojego podejścia, ale z drugiej strony prezes czy założyciel EIPLAS stwierdził, że jest dobrze robić co taki czas testament i właśnie to z Państwa spotkanie jest swego rodzaju moim takim testamentem, podsumowaniem, odcięciem się dość takim wydaje mi się jednak zazwyczaj mocą taką jakby, introwertyczną jakby, w cenie ty, ty, prywatność ale wydaje mi się że warto odciąć się, się od porażek o nich pamiętać ale z drugiej strony pójść do przodu to co było to była nie, nie wiadomo co jest za rogiem Także moje podejście jest szczęście, sprzyja przygotowanym, ale żeby być przygotowanym, trzeba trenować, sprawdzać się w różnych okolicznościach. Przepraszam, tu walczę z pilotem. Jeżeli mogę prosić o odtworzenie filmu. To jest bieg konstytucji, 3 maja 2017 rok. To jest ten rok, który mocno przepracowałem. Jak widzą państwo, tu tempo takie, takie sobie, ale tutaj kilka osób tak mocno finiszuje. I szczęście sprzyja, sprzyja przygotowanym, bo właśnie po tym biegu, jak akurat mieszkam w Gruzisku mazowieckim, poszedłem do kwiaciarni i pani mówi, ale ja pana kojarzę, pan biega, pana widziałem w wiadomościach. To ciekawe, akurat byłem kiedyś w IK i ktoś mnie zapytał, proszę pana, a jak inwestować? Co pan myśli? Akurat byłem... Głupio się może przyznać. Ja byłem na wyprzedażach i patrzyłem, co można kupić w dobrej cenie. A tutaj, akurat, sąsiadka widziała mnie w telewizji akurat jako biegacza. I prawda jest taka, że ona mnie kojarzy jako biegacza. A państwo najprawdopodobniej, jak się domyślam, w większości jako osobę z rynku kapitałowego, która rzeczywiście być może osiągnęła sukces w 2017 roku. Ale ktoś może mieć rację, że wyjdzie ten październik 2018, 23% i mówi, nie, no, ten pan to w ogóle niech ze sceny zejdzie, także no cóż, każdy ma swoją percepcję, ja staram się, będę starał się przekazać moje przemyślenia. Czyli najpierw trening, później wynik. Wcześniej miałam tak przez te 7 lat, że startowałem, startowałem, mówię, no może teraz, może teraz tam poprawię tą tą życiówkę, no jednak nie, jednak nie. To co zmieniłem, to w, rzeczywiście wziąłem trenera, ponieważ rodzina mi się powiększyła, to po pracy nie ma szans na, na biegi, chyba, że z żoną mocno się dogadam. To przed piątą rano wstaje i coś tam tam, Także, no cóż, p, też na giełdzie to nie jest tak, że zainwestuję, może tym razem, może tym razem się uda, czy doradzę klientom. To jest często dużo, dużo pracy z, z różnych obszarów. P, jest analiza techniczna, jest analiza fundamentalna. Staram się chodzić na walne, jeżeli mam taką możliwość jako pełnomocnik. Także, p, p, z różnych stron staram się ten rynek kapitałowy w polski, ale też i zagraniczny oceniać. Ostatnio mam taki materiał jako subiektywny flesz giełdowy czy taki przegląd powiedzmy tygodniowy, dwutygodniowy rynków i do tej pory celowałem w klientów, którzy inwestują w akcje, ale jakiś czas temu dostałem informację zwrotną, że osoby, które inwestują poprzez kontrakty terminowe mówią słuchaj to jest fajny materiał, osoba, która odpaliła, 40, zainwestowała w 40 kontraktów sugerowała się między innymi tym materiałem, także do końca nie wiem do kogo celuję ostatecznie, ale wiem, że jak materiał jest fajny to który trafi do swojego klienta i dostanę informację zwrotną. Dlatego też między innymi to wystąpienie, bo wydaje mi się, że pokazanie swojego warsztatu i dążenie do celu krok po kroku, akceptowanie porażek jest, jest istotne. Dlatego też ja niestety z jednej strony pamiętam o tym październiku i będę starał się poprawić mój warsztat, żeby te takie miesiące się nie zdarzały. Z drugiej strony p, p, każda taka p, porażka, jeżeli wyciągnę wnioski, będzie prowadziła mnie do p, jakiegoś celu, jeszcze nie wiem jakiego. Także p, p, generalnie porażki, czy sukcesy, przepraszam, to są przepracowane porażki i to chciałbym na pewno Państwu zaakcentować. Jedną z takich też prawd to jest to, moim zdaniem, że spółki czy liderów poznaje się po tym, jakie jest podgórka, a nie z górki. W tym sensie, że spółki, które aktualnie... Pokazują słabe wyniki, ale spotykają się, tłumaczą się z tych wyników. To moim zdaniem są tacy liderzy, którzy, którym warto się przyglądać i których warto obserwować, i to jest jeden z takich istotnych czynników kluczych moich, które biorę pod uwagę. Dlatego też, jak Państwo pewnie, jak Państwo przeglądają czy inwestują. To wydaje mi się, że jednym z takich klucz długoterminowych selekcji to właśnie spółki, które się wytłumaczą z porażek czy gorszych wyników wyciągną wnioski i za mam nadzieję, że za jakiś czas pewnie szybciej niż później pokażą lepsze wyniki. To, co mnie zastanawia i kiedyś akcentowałem mocno, że liczy się cele, chcę być nie wiem, najlepszym technikiem w danym roku, chcę mieć wynik w maratonie czy w biegu na 10 km, taki czy taki, to ma znaczenie, ale większe znaczenie jednak aktualnie stwierdzam, że ma, ma droga, czyli dochodzenie do tego celu, a szanse, żeby osiągnąć te, ten cel ma motywacja. Może być tak, że na przykład, załóżmy, że chciałem, chcę, chcę być za 10-20 lat jednym z najlepszych zarządzających, to, to jest taki, taka motywacja długo, długoterminowa i być może ten technik pomaga, Waszach techniczny pomaga, chociaż nomen, nomen ja mentalnie czuję się bardziej fundamentalistą, czy mam podejście fundamentalne, lubię analizować wyniki finansowe, cash flow, sprawdzać, czy, czy rachunkowo ta, ta spółka jednak dobrze raportuje, czy nie, ale z drugiej strony dołożenie każdego kolejnego elementu, na przykład analizy technicznej, wydaje mi się, że zwiększa szansę, także... Z Staram się mieć tę motywację i ten cel e, 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 traktować chyba teraz równorzędnie. E, dlatego też e, e, pytanie do Państwa, jakie jak Państwo mają motywacje i e, w, w dłuższym terminie właściwa motywacja może przynosić góry. Przykładowo, takim moim małym marzeniem było spotkanie czy dyskusja z Sebastianem Burszkiem, czy też Wojciechem Białkiem, czy panem Dzielewskim, czy Borowskim. No i dzisiaj rano miałem taką możliwość uczestniczenia w panelu. Lepiej, gorzej, to już Państwo mogą ocenić, ale mam taką cichą nadzieję, że będę miał możliwość. Kolejnego, kolejnej dyskusji z, z szerokim gronem, można powiedzieć, ludzi bardzo znanych na, na rynku i, i czerpania z ich pomysłów czy ich warsztatu, ale i kroczenia jednak własną ścieżką wypracowania własnych metod. Ja akurat to jest moje wystąpienie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań. Tu wiem, że Paweł jest mocno takim challengeującym, także zapraszam.